jestem Ania z kanału Super Klocki. Dziś Wam pokażę Lego Scooby-Doo, zestaw samolot. Dowiedziałam się, że to jest prawie najmniejszy, bo na instrukcji są pokazane zestawy od największego do najmniejszego. I patrzcie, tego zestawu już nie produkują, tylko gdzieś w internetach można znaleźć pojedyncze sztuki. I ten samolot jest fajny, dlatego bardzo bym go chciał, zawsze chciałabym Lego Scooby-Doo. Mam też do kompletu Scooby-Doo figurkę stojącą z kopalni klocków. I na dodatek jeszcze mam swojego pierwszego Lego konia. Tylne kopyta mu się tylko ruszają, bo jeździ bez głowy, tak jeździ, jak ktoś oglądał na przykład jakieś Scooby-Doo albo moją animację poklatkową wcześniej. Krótko budowałam bardzo ten zestaw. Stron budowania jest 60. Główną atrakcją tego zestawu jest samolot. Patrzcie, i tu są takie hamburgery. Można to zauważyć z tyłu opakowania, że mogą strzelać. Tak fajnie strzelają, one się tak łatwo nie gubią. Jak widzieliście w animacji pokulatkowej, że ten samolot latał, ale nie strzelał. Tam patrzcie, jak strzela. O, nie zgubiła się. Super. Teraz tu możemy wsadzić. Tu tylko nie podobają mi się te szare. W skład tego zestawu wchodzą 3 minifigurki. Najlepszy z nich to chyba Scooby-Doo, bo ma unikatowe okulary. Mam też drugiego Scooby-Doo, a na drugim miejscu jest kudłaty, a na trzecim ten koń, bo konie dostajemy w prawie każdym zestawie, tylko we Friendsach dostajemy inny. Nie mam żadnego friendsowego konia, mam tylko źrebaczka jednego. Nie mają żadnych nadruków z tyłu, tylko jeździec bez głowy jest ciekawszy. Jak wygląda jeździec bez głowy, że wszyscy myśleli, że to prawdziwy potwór. Tak wygląda, jak jest rozbrojony. To tak naprawdę ktoś przebrany. Patrzcie, to jest ktoś przebrany. Piszcie w komentarzach, jak się nazywa ta figurka, bo ja nie wiem. Miała 3 takie gadżety, które rozbroiłam. Perynkę, maskę i trofeum. To było skradzione trofeum. Za te kilka minusów w tym zestawie ocena będzie trochę niższa niż poprzednich zestawów, więc 8 na 10. Taka ocena dla niego będzie dobra na moim kanale. Pa, pa. Widzimy się w następnym filmie.